O może... Mój... To są jakieś blogaski? No. Kurde, co ja mam na tych ustach? Masakra. Jezu. Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek serii odliczeń do wakacji. Ja tutaj sobie właśnie jem, w sensie już dokończam jajecznicę. Dobrze, że mi się przypomniało podczas jedzenia, że miałam wam coś nagrać. Bo tak to bym zapomniała i dopiero bym się z wami przywitała podczas robienia lekcji. Zrobiłam sobie dzisiaj jajeczniczkę i do tego mam chlebek, który mama upiekła wczoraj. Pokazywałam w sumie wam na Instagramie, na Instastory, jak odpowiadałam, więc wpijajcie na Insta. Jeśli chodzi o jakieś lekcje, no to muszę za chwilę sprawdzić, ile mam tego do zrobienia. Na pewno muszę zrobić dwie notatki z plastyki, bo dostałam dzisiaj 2 zera. Nie wiem jak u was, ale u mnie, jak się nie wykona jakichś prac, to dostaje się 0, a nie 1, bo wiem, że dużo osób dostaje 1 za niezrobienie tych zadań, a my całe szczęście 0 i później widzimy przynajmniej, co musimy nadrobić i dopiero wtedy robimy to i wysyłamy te zadania. Więc w sumie dobrze się tak zrobi, bo tak to bym miała 2 jedynki teraz z plastyki, więc masakra. Także dzisiaj muszę to zrobić, przesłać panu, no i zrobić tam jeszcze lekcję z dzisiaj, bo z wczoraj zrobiłam wszystkie. W ogóle nie wiem, jak to się stało, że nie zauważyłam tej plastyki, bo sprawdzałam wszystko, no nie wiem, może z rozszczepaństwa tego nie zauważyłam, nie wiem, może ze zmęczenia, bo plastykę sprawdzałam ostatnią za każdym razem, więc już byłam zmęczona i może tego nie zauważyłam. Nie wiem, nie mam pojęcia. Także muszę dzisiaj się tym zająć. Jeśli bylibyście ciekawi mojego stroju, to on tak wygląda. Cudownie normalnie wygląda. Mam jakąś starą koszulkę z czuksa w ogóle. I do tego dresy, także... Jak ja wyglądam, Boże. Za chwilę siadam do lekcji, bo muszę notatkę zrobić z plastyki do godziny 15, bo później już będę wystawiał ocenę, więc muszę się wyrobić, a przed chwilą skończyłam przerabiać film, także zaraz to wrzucę sobie na YouTube, niech się przesyła i później dopiero jakoś po 16 sobie to opiszę. Jesteśmy na zakupach i właśnie przyszłam do Rossmana, muszę kupić płyny cydarny, ale... Także biorę. Okej. Ile tego kasy? A zaraz idę jeszcze do Carrefoura. Dobra kochani, wróciłam do domu i wstawiłam nowy film. Jeśli nie oglądaliście pierwszej części z tej serii w tym roku, to tutaj, bo tutaj pojawi wam się link do tego filmu, więc sobie klikajcie i obczajecie, co robiłam 3 dni temu. No, także no na razie film dość ma mało wyświetleń, bo dodałam film 10 minut temu, a ma tylko 132 wyświetlenia, więc troszkę słabo, ale może później więcej osób zobaczy. No i mam nadzieję, że wam się spodoba. A ja co? Już dzisiaj lekcji raczej nie będę robiła, dopiero sobie jutro je będę odrabiała, bo już dzisiaj mi się nie chce. Także pochowam te do rzeczy i ubiorę w piżamę i pochilluję. A co to? Siadam do lekcji, kochani, i robię, żeby mieć już później luz. W ogóle dzisiaj jest jakaś taka słaba pogoda, pada deszcz. Nie jest aż tak zimno, trochę słabo. Chciałam dzisiaj wyjść sobie na dwór, ale nie wiem, czy wyjdę, bo jest właśnie... No pada i nie miałobyśmy co robić, więc... No zobaczymy, jaka będzie później pogoda. Kochani, skończyłam lekcję i się bardzo cieszę z tego powodu. Mamy godzinę 13... Jeśli dobrze widzę, 13:54. Teraz lecę zrobić sobie obiad. Dzisiaj trochę niezdrowo, zjem sobie ziemniaki smażone na patelni. No trudno, trudno. Mam tak ochotę, że dawno nie jadłam bardzo, więc sobie to zjem. I później się widzę z Natalą znowu. Dzisiaj mamy taką brzydką pogodę, ale do tego czasu ma przestać padać, więc zobaczymy. A jak nie przestanie, to wezmę sobie parasol i sobie jakoś poradzimy. Także bardzo się cieszę i super ancko po prostu. Ale ze mnie kuchareczka. Nieźle, co? Kroję sobie ziemniaki i pięknie, pięknie. Zawodowy ze mnie kucharz normalnie. Trochę ja jestem teraz taka niebezpieczna, bo z tym nożem tak latam w fiku, fiku. No robię dalej. Nie! I moje nogi. Masakra, no. Natalko? Natalko, co ci jest? O Boże, moje usta masakra. Jezu, jak wygląda? Ja? Ja wyglądam, jakbym miała za ciebie mnie podkład. Nie, no dobra. Mamy piękne widoczki.
Jaki ten pozen jest piękny. Ach, cudownie. Kochani, robimy sesję. Patrzcie, jakie piękne niebo. Oh my god, oh my god. Natala, robimy session profession. Kochani, lecę spać, bo już jest strasznie późno. Przerobiłam sobie zdjęcia i wydaje mi się, że będą fajne foty, także wbijajcie koniecznie na mojego Instagrama, jeśli mnie nie obserwujecie, a ja lecę spać i dowiecie się sami jutro, co jutro będę ciekawego robiła, więc zostaniecie dalej ze mną. A ja życzę wam miłego dnia, bądź dobrej nocy, zależy kiedy oglądacie ten film. Jak widzicie, dzisiaj wyprostowałam sobie włoski, bardzo dawno nie miałam wyprostowanych, także dajcie znać w komentarzu, czy wolicie mnie w kręconych włosach moich naturalnych, czy może takich. W ogóle się dzisiaj nie maluję, bo nie chce mi się. A jeśli chodzi o to, jakie mam na dzisiaj plany, to jadę na działeczkę, a ja czekam teraz na Natalę, bo pojedziemy razem sobie tam autobusem. Mój strój nie jest jakiś zachwycający, mam bluzę taką różową ze Sztokholmu i takie zwykłe leggingsy z Adidasa. I to tyle. Jesteśmy właśnie nad Strzesienkiem, w sensie teraz w lesie, ale tutaj mamy jezioro obok. No i dzisiaj jest tak w sumie zimniej niż wczoraj. Mamy bluzy. Jest zachmurzone, miało być słonecznie, miałyśmy się opalać, a to cóż, nie pyknie, prawda Natalo? No dobrze, dobrze, już ci nie będę pokazywała. Ach, no, no i teraz sobie idziemy. Ładnie. A no wiem, wiem, teraz wiem, że ładnie. Pięknie wyglądasz. Dzięki. Ach, dzisiaj był naprawdę bardzo wyczerpujący dzień. Leżę sobie już w łóżeczku. O, tutaj dzisiaj zjadłam sobie chipsy, skoro już miałam taki dzień rozpusty, bo na początku, tak jak rano widzieliście, zjadłam grzanki z serem, z ketchupem. Później jadłam na działce grilla, więc też no, nie było zbyt dietetycznie, więc dzisiaj już się dobiłam chipsami. Jezu, chipsy to jest najgorsza rzecz w życiu, ale no... Od jutra już chcę mieć taką dietę, żeby nic nie jeść, żeby nic mnie nie kusiło, dlatego też tu sobie zjadłam. Tyle, tyle. Dzisiaj w sumie nic ciekawego się nie wydarzyło. Natala! Siedzimy sobie właśnie nad wartą. O, proszę bardzo, tu pod mostem, ale tutaj było akurat ładne miejsce do siedzenia, więc siedzimy i chillujemy. Wzięłam głośniczek, żebyśmy mogli sobie posłuchać muzyki, no i może jakieś foty problemy zobaczymy. Już jest wieczór, siedzę sobie tutaj już na łóżeczku. Bardzo ogólnie fajnie ten dzień minął i jestem naprawdę zadowolona, ale jestem tak zmęczona, że to jest hit. Już więcej dzisiaj wam nic raczej nie nagram. Za chwilę lecę spać, bo naprawdę jestem zmęczona. Także dzięki, że byliście ze mną, że oglądacie ten odcinek. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Koniecznie zostawcie łapeczki w górze. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmie.